No cześć, witam wszystkich, tutaj Krakus. Napisał do mnie Xavier1488 z pytaniem odnośnie prestiżu i dlatego chciałbym nagrać krótki klip o tym, jak to wygląda, ponieważ na początku też trochę mnie to intrygowało. Jak wygląda kwestia podnoszenia prestiżu, przeskakiwania na kolejny poziom. Więc krótko, kiedy wykupujemy prestiż w klasie, tutaj na przykładzie lekarza, wykupiłem prestiż i wszystkie moje perki się wyzerowały. Musiałem je odblokowywać od początku. Jak widzicie, nie jest to trudne. Wystarczy wskoczyć z jakąś dobrą ekipą, powiedzmy na etap z trzema czaszkami i każdy taki rząd odblokujecie po jednej rozgrywce praktycznie. No powiedzmy tam dwa perki co najmniej. Na początku pewnie to będą trzy, później dwa. Teraz jest po jednym, ale no nie wiem ile zagrałem. Tutaj zagrałem może z 5-6 gier i jak widzicie już doszedłem praktycznie do ostatniej grupy. I to jest mój pierwszy prestiż, ponieważ prestiże można odblokowywać dalej. Jeśli odblokuję wszystkie tutaj do końca perki tej grupy, tutaj mi się pojawi u góry informacja, że mogę wykupić prestiż na kolejny poziom. Widziałem ludzi wczoraj, grałem z jednym gościem, który miał 999 poziom. Podejrzewam, że to jest najwyższy. No, masakra, więc i miał kilka poziomów prestiżu już odblokowanych. Dzisiaj zresetowałem mojego ulubionego kombinatora, więc jak widzicie, po resecie prestiżu mam tylko dostępne te dwie główne, te dwa główne czerwone perki, tak statyczne jak gdyby, i teraz mam tylko jeden dostępny. I jeśli zagram tą kombinatorem w jakiejś grze, no to będę musiał odblokować te wszystkie grupy perków jeszcze raz. Może jest to taki grinding, jak to się tam zwie, ale tutaj te nagrody są naprawdę fajne. Szczególnie te czerwone perki, ponieważ jak widzicie, mamy dostępne dwa, później będzie ich pewnie więcej. I te nagrody, one są, te perki, one są lepsze. Na zasadzie przy lekarzu każdy ten perk jest lepszy na pierwszym etapie prestiżu niż na normalnym poziomie, jeśli to ma sens. Czyli przed odblokowaniem prestiżu tutaj miałem dużo niższe statystyki niż mam teraz po odblokowaniu prestiżu. O, widzicie tutaj, to odblokuje się na drugim poziomie prestiżu. To jest jak gdyby mój pierwszy poziom. Tutaj się odblokuje na trzecim. Zasięg pistoletu iniekcyjnego wzrasta o 25%. Także, żeby odblokować poziomy, żeby wzrastały, widzicie, mam teraz poziom 200, no to reset prestiżu jest nieodzowny. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Bardzo fajnie, że dostałem takie pytanie i mogłem nagrać taki krótki klip, ponieważ to dla niektórych mogło być niejasne. Jak tylko oglądacie, jeśli wam się podobało, czy wam się nie podobało, jeśli pomogłem, zostawcie po sobie ślad. Dajcie kciuka w górę albo w dół, zostawcie komentarz. Nie musicie subskrybować, bo zdaję sobie sprawę, że ktoś to ogląda ten klip, to może być jego jedyny na moim kanale, ale miło, jeśli jakikolwiek ślad jest zostawiony przez oglądających. Także pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam Xaverego i trzymajcie się, do zobaczenia w następnych klipach.